Witam. Wkład filtrujący Aquaphor otworzyliśmy, zobaczyliśmy, co jest w środku. No więc teraz zaczynamy. Próba była otwieraczem do konserw. Tak nie do końca się udało, ponieważ jest to bardzo solidny plastik. Może nożem? Uwaga, nie próbujcie tego sami, ponieważ jak widać prawie sobie palucha obciąłem. Najlepsza opcja to są takie obcęgi do wycinania różnego typu kabli, nie kabli. Przecinak taki idealnie pasuje do wszystkiego. No i można za pomocą jego otworzyć ten kartridż. A jest to opracowany specjalnie do ochrony przed kamieniem. Oczyszcza wodę z rdzy, usuwa chlor, fenol, pestycydy, produkty ropopochodne. No więc otwieramy i patrzymy, co jest w środku. Od góry siateczka, dzięki której woda, którą filtrujemy, przesączy się równomiernie na każdą stronę. Zobaczmy jeszcze, co tam jest głębiej w środku. No w każdym razie ten filtr usuwa z wody produkty ropopochodne, żelazo, metale ciężkie, w tym rtęć i ołów. Oczywiście usuwa nieprzyjemny smak i zapach wody. W związku z czym, jak już w poprzednim filmiku, polecam go zabierać ze sobą na wakacje, gdzie mamy różnego rodzaju jakości wodę. W dużych miastach jest ona super, w mniejszych miejscowościach wakacyjnych nie do końca i bez sensu gotować wodę z butelek, warto sobie ją przefiltrować kranówkę takim oto filtrem Aquaphor. Zawiera Aqualen, to jest trademark, dzięki czemu ten cały filtr w środku jest sztywny, zbity i nie robią się tunele dla wody. No i oczywiście usuwa jony metali ciężkich szybko, dosyć szybko. No można się tym pobawić. Fajny, polecam, używam. Na 2 miesiące wystarcza.